26-letni nauczyciel z Japonii postanowił podglądać swoje uczennice podczas szkolnej wycieczki. Wraz z jego klasą udali się na 5-dniową wycieczkę do Kyoto. Nauczyciel zamówił zdalnie sterowany zegar z ukrytą kamerą i przyczepił do niego karteczkę z napisem "zepsute", po czym umieścił urządzenie w damskiej szatni. Jednak sprzątaczka zauważyła zegar i zorientowała się, że jest to ukryta kamera. Zawiadomiła policję, która po obejrzeniu nagrania z monitoringu momentalnie aresztowała nauczyciela.